Uwaga, odcinek dla osób, które są oszczędne. Dokładnie, bo dzisiaj naprawdę wydamy niewiele. 50 zł. Na myszkę. I czy gamingowa myszka za 50 zł ma w ogóle sens? A jeżeli tak, to która wypadnie najlepiej? Oglądajcie. Chwileczka! Słuchajcie, mam dla Was mega newsa. Ruszyliśmy z nowym kanałem Computronic TV. Jeżeli jesteś miłośnikiem technologii i gadżetów, to koniecznie subskrypcja, link w opisie, liczymy na Was. I z tej okazji mamy też dla Was niespodziankę. Specjalny stream na Computronic TV już we wtorek o godzinie 18. Kacper Pitala, Arasz z TV Gry będą z nami i będziemy roastować ostatnie 30 lat technologii. A Wy będziecie mogli dzwonić do nas, zadawać pytania i opisywać swoje historie. Także link w opisie pod filmem. A teraz do nagrania. Kiedyś było tak, że za gamingową rzecz trzeba było zapłacić więcej. No ale tych rzeczy też się pojawiało więcej, a jak jest więcej konkurencji, to i ceny muszą spadać. No i pamiętam, jak ja w gaming wchodziłem, no to wiesz, tam klawiatura gamingowa za mniej niż 400 zł, to ciężko było. Teraz to wszystko się pozmieniało i są, wynaleźliśmy nawet myszki, znaczy my ich nie wynaleźliśmy. Nie, my je tylko odkryliśmy. Odszukaliśmy. Tak. Za mniej niż 50 zł. No, do 50 zł, bo tak po 49 około złotych. No właśnie, i pytanie, czy w ogóle granie na takiej myszce ma sens? Ja uważam, że tak. Ja bardzo długo grałem na myszce do około 50 zł i dawałem radę, chociaż przycinała, chociaż się gubiła, chociaż było dramatycznie. Dawałem radę. Nie miałem budżetu, więc musiałem kombinować. No czasami nie masz wyjścia, no lepiej mieć jakąś niż żadną, chociaż ja to, co powiedziałeś, czy ma sens? Moim zdaniem to zależy, czego oczekujesz. Dokładnie tak. I dzisiaj o tym opowiemy. Przejdźmy do testu naszych myszek. Fury! Dokładnie Fury Butler. Kolorków pełno. Zobaczymy, czy tak samo będzie w środku, jak odpakujemy. I bojownicza nazwa. California Access Iberian. No, nie zrzuć ze stołu. Mam, złapałem. Tu już wiedzy trochę mamy, bo był ostatni odcinek nawet, gdzie była częścią ta myszka zestawu. Redragon Gerberus. Dla tych, którzy lubią gerberki, nie wyrośli z nich jeszcze. Czyli taka myszka dla zaczynających przygodę. I Crux Fusion. Okej, dobra. Tej myszki sobie totalnie nie przypominam. Coś nowego? I chyba tej sobie nie przypominam, żeśmy testowali. Ta mi się ta była. Ta już trochę na rynku jest. Tak, też była niedawno. Sprawdzamy, a później porównujemy i która zrobi na nas najlepsze wrażenie, a może żadna, a może wszystkie. Zacznijmy może od tego, co już trochę znamy, pójdzie szybciej. California Access Iberian. California Access Iberian już niedawno gościła na naszym stole i w tym budżecie zrobiła naprawdę spoko wrażenie. Zdecydowanie tak. No i pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest podświetlenie RGB oczywiście. Delikatna płoza u dołu myszki, która ma nam gdzieś tam to RGB rozglewać po podkładce. Podświetlane logo również i delikatnie przebijające się podświetlenie na samym scrollu, choć bardziej sugestywne niż widoczne. Ta myszka nie bije chamskim gamingiem, jeżeli wiecie, co mamy na myśli. Zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Faktycznie, jeżeli chodzi o design, jest delikatny, klarowny. Bardzo mi się podoba to odcięcie przycisków. To jest naprawdę bardzo ładnie wyglądające. Natomiast, mój drogi, jeżeli chodzi o sensor, mamy tutaj, uwaga, sensor optyczny SunPlus 199IC. No tak, sensor niezbyt znany, nie można powiedzieć no-name'owy, bo swoją nazwę ma, jakkolwiek to brzmi, chociaż pewnie tam w głębi każdy ma jakąś swoją nazwę, ale producenci często nie opisują jej. I według mnie do tej kwoty, no, co tu dużo mówić, no, to nie będzie epicka bitwa sensorów. No tak, fajerwerków tutaj nie możemy się spodziewać, na pewno będzie poprawne działanie myszki. Sam fakt, że producent mówi, jaki to sensor, to już jest duży plus. Jeżeli chodzi o DPI, bo to na pewno też byście pytali, tutaj mamy zakres od 800 do 6400 DPI. No i dodatkowo oczywiście, jeżeli chodzi o wagę myszki, mamy 140 gramów, czyli całkiem sporo. Tak, no nie jest to z tych najlżejszych, ale to, o czym jeszcze trzeba powiedzieć, to jak trzyma się tą myszkę w dłoni i moim zdaniem tutaj duży plus, fajnie wyprofilowana, która dostosowuje się do kształtu naszej dłoni,
tutaj mamy zrobiony taki plastik delikatnie szorstki na kciuka. Nie jest on niemiły w dotyku, nie jest to jednak guma, jeżeli by ktoś pytał, więc delikatnie może się ślizgać, tudzież później się już wyrabiać. Ale bardzo fajnie się trzyma tą myszkę w dłoni. Zobacz sobie. To, co było zarzutem i to, co, na co trzeba zwrócić uwagę, że ślizgacze w porównaniu do wtedy, do trochę droższych myszek, były dość hałaśliwe. Hałaśliwe i nie chodziły aż tak gładko. Obecnie też sobie testuję myszkę Prime Plus i powiem tobie, że ten grip, ten uchwyt jest naprawdę bardzo podobny. O, proszę. Więc faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o ergonomię dla osób praworęcznych, na pewno będzie bardzo wygodnie. Jeżeli dla ciebie jest wygodnie i dla mnie jest wygodnie, to znaczy, że osoby z małą rączką i z normalną rączką będą jak najbardziej zadowolone. Moja uwaga jeszcze jest taka, że jeżeli ktoś będzie używał tej myszki, nie polecam podkładki Control, bo tak jak mówiłem, te ślizgacze plus podkładka Control to już w ogóle może być niezbyt przyjemne. Raczej te Speed, gdzie, żeby tym ślizgaczom trochę pomóc się rozkręcić. Dobrze, mamy jednego uczestnika, zapraszamy... drugiego uczestnika. Redragon Gerberus już na naszym stole i to, co tutaj rzuca się w oczy, oprócz podświetlenia, to, że ona jest w ogóle zupełnie inna niż poprzednik. Mhm. Przede wszystkim matowe wykończenie, takie mocno matowe wykończenie. Ja lubię matowe wykończenia, tylko one mają jeden zasadniczy minus. Palcują się. Palcują się często mocno, no i w tym przypadku rzeczywiście tak trochę jest, że będziemy musieli dbać, czasami szmatką przejechać, jeżeli chcemy, żeby ten gryzoń cały czas dobrze wyglądał na biurku. Podświetlenie mniej spektakularne niż u poprzednika. No nawet zdecydowanie mniej. Jeżeli chodzi o logo, to tutaj mamy jeszcze delikatne niedoróbki, mam wrażenie, bo gdzieniegdzie świeci mocniej, gdzieniegdzie słabiej. Myślę, że mogłoby to być lepiej delikatnie wykonane. Jeżeli chodzi o scrolla, no to tutaj nie mam zarzutów, no ale znowu z drugiej strony teoretycznie co trudnego jest w podświetleniu scrolla w tak małej części. Nie wiem, nigdy nie produkowałem myszek, nie byłem w chińskiej fabryce. A może powinieneś, może to jest twoje przeznaczenie, powołanie. może powinien. No słuchajcie, przede wszystkim w designie kolorki, szary, czarny i czerwony, czyli jest agresja, jest moc, adrenalina jest klasyka i gaming oczywiście. Tak, zdecydowanie. To, co się rzuca w oczy w tej myszce, to to, że jest zrobiona symetrycznie, także wydaje mi się, że osoby leworęczne też będą mogły spokojnie tego gryzonia używać. Płaska myszka jest takim garbem, która pozostawia trochę tam przestrzeni pod dłonią. Mhm. Generalnie trzyma się ją spoko, nie mam tutaj zastrzeżeń, bardzo klasycznie, ale też nie ma jakichś takich specjalnych, wiesz, wyprofilowań pod to, żeby, nie wiem, tak jakoś tą dłoń lepiej ułożyć. No ja przyznam szczerze, że dla mnie jest troszeczkę za mała. Na pewno zbyt mało garbata, no, bo tutaj... mało tam jest miejsca tak, na wypychanie. Przydałoby się, żeby tą dużą dłoń gdzieś tam oprzeć sobie jeszcze, a tutaj nie dość, że nie mam na czym oprzeć tej dłoni, to jeszcze ten mały palec mi ucieka do środka, bo ślizga się po tej bocznej powierzchni, która nie jest w żaden sposób przed ślizganiem zabezpieczona. Troszeczkę minus. Myślę, że tutaj można byłoby nad tą myszką jeszcze popracować delikatnie, żeby ją ulepszyć. Nie ma kabla w oplocie, to też trzeba zauważyć. Jest w takim dziwny sposób wykonany, nie jest gładki po prostu. Nie wiem, czemu to ma służyć dokładnie, nie wiem, może... Do zbierania kurzu. A. To jest tak, i roztoczy, więc to jest bardzo potrzebne. Słuchajcie, jedna bardzo ważna rzecz, zanim przejdziesz do modów, bo widzę, że już chcesz się za to zabrać. Nie. Mianowicie, sensor, i to jest to, o czym mówiliśmy. Niestety no-name'owy, nie wiemy jaki, do 7200 dpi, ale pamiętajcie, że wyższa rozdzielczość nie oznacza lepszego sensora. Pod spodem jeszcze to, o czym mówiłem. Mode Switch, czyli możemy sobie przerzucać profile. Tak jest, mamy też dedykowaną aplikację do tego urządzenia, możemy zmieniać, konfigurować profile, no i oczywiście do góry mamy również przycisk do zmiany naszego DPI. No dobrze, to z grubsza o tej myszce, zobaczymy w podsumowaniu, jak się uplasuje na tle konkurentów. Przejdźmy dalej do kolejnej myszki, a będzie to... Fury Butler już na naszym stole i faktycznie taką wojowniczą walkę dzisiaj stoczy z innymi rywalami.
pierwsze wrażenia, no chyba najtańsza dziurkowana myszka na rynku. No zdecydowanie tak. Słuchajcie, najtańsza i chyba najmocniej podświetlona w tym budżecie, bo faktycznie Fury tutaj nie oszukuje na opakowaniu, ta myszka świeci przepotężnie. Faktycznie, dużo się tu świeci i oprócz tej tutaj kopuły, która zmienia kolor w bardzo ciekawy sposób i muszę tutaj przyznać, to jeszcze boki też są podświetlone, scroll świecić się nie świeci, nawet pod spodem trochę podświetlenia, miejsce na podświetlenie się znalazło. Dodatkowo w oplocie kabel. Dużym plusem tej myszki jest oczywiście jej waga, czyli 65 gramów. No, waży bardzo, bardzo niewiele. Tak, zwłaszcza w porównaniu do pierwszej myszki, która miała 140, w drugiej nie powiedzieliśmy, pojawi się na ekranie, a w podsumowaniu jeszcze o tym wspomnimy, bo nie sprawdziliśmy, przepraszamy. Jeżeli chodzi o tą ergonomiczną sprawę, w ogóle jest bardzo też symetryczna. Wydaje mi się, że też leworęczni tutaj narzekać nie powinni. Przyciski boczne są dobrze wydzielone. Perforacja była w Redragonie, tutaj nie ma, więc tam już w ogóle nie dało się pomylić, ale tu raczej takiego problemu być też nie powinno. Z boku nie ma żadnej tutaj też powierzchni, która miałaby utrudniać ślizganie się. No, ale jeżeli chodzi o sam feeling myszki, no mi dobrze leży w dłoni. Muszę kolejny raz powiedzieć, że nie jestem jakoś negatywnie nastawiony. Tak, ja też tutaj nawet powiedziałbym, że pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o Fury. Co do samego sensora, tutaj mamy oczywiście sensor optyczny od 500. Sun Plus, tak Sun, samo jak w pierwszej myszce, tylko kolejny raz musieliśmy kopać. Tak. I wiemy, że Sun Plus, nie wiemy niestety jaki, żeby to jakkolwiek porównać ze sobą, także mówię w podsumowaniu bardziej jakieś wrażenia z użytkowania, a sam sensor, no producent tak nie wychodzi mocno naprzeciw z tą informacją, trzeba trochę pogrzebać, no i to grzebanie żmudne nas doprowadziło do tego. No ale jaki sam plus, jakieś informacje, coś więcej? Nie. Na pewno możemy powiedzieć tyle, że rozdzielczość jest od 500 do 6400 dpi. I że ma też oprogramowanie, w którym można tymi kolorkami się trochę bawić. Za co plus, tu oczywiście zmienianie dpi i kolorów przy okazji. No dobrze, mamy kolejnego rywala i wchodzi ostatni wojownik, chociaż z nazwy wojownikiem nie jest, bo to jest Krux, a w nazwie ma Fuse. Krux Fuse już na naszym stole. No właśnie, myszka od Kruxa. Jakie są twoje pierwsze wrażenia? No generalnie tak bryła, estetyka wydaje się przyjazna i fajna. Tak jest, tutaj się z tobą zgodzę, natomiast RGB już niestety nie wyrabia. Jest dość szybkie. Jest dość szybkie, to na pewno, jeżeli chodzi o prędkość, tu się zgadzam. Natomiast jeżeli chodzi o intensywność tego podświetlenia, no to tutaj wydaje mi się, że pozostawia wiele do życzenia jeszcze. Powiem ci szczerze, i tak mogło być gorzej. Moim zdaniem nie jest tak bardzo źle, ale faktycznie no widać, że ta blenda tutaj jest czasami delikatnie niedoświetlona. Myszka inna niż poprzedniki. Tamte były bardziej symetryczne, pierwsza najmniej, ale nadal. Tutaj mamy myszkę, w której leworęczni się na pewno nie odnajdą, bo myszka z pozostawioną taką półeczką na kciuk i dodatkowym przyciskiem takiego aimowania właśnie, tak żeby jest. Sobie tutaj spowolnić ten sensor. Coraz popularniejsze rozwiązanie w myszkach, tak, przyznajmy nawet, szczerze. Jak widzimy, tych za 50 zł. Jeżeli chodzi o te boczne przyciski, to one są bardzo mało od siebie oddzielone, dodatkowo nie mają różnicy w fakturze, co może sprawiać, że czasami możemy się delikatnie pomylić. No w grze jest to naprawdę znaczące, zwłaszcza jeżeli mamy gdzieś tam zbindowane pod te dwa przyciski jakieś sterowanie naszą grą, no to ta wyczuwalność jest niesamowicie istotna. Tutaj faktycznie może być ten problem, że gdzieś tam się machniemy pewnego razu. Powiem ci szczerze, że w dłoni leży bardzo znowu fajnie i tak, producenci to się przyłożyli w tym przypadku za 50 zł, że nie dają takich koślawych jakichś myszek, które, nie wiem, sprawiają, że twoja dłoń po 15 minutach prosił o wybaczenie. Zgadzam się z tą całkowicie, tutaj faktycznie jeżeli chodzi o komfort użytkowania jest on bardzo duży. Powiem nawet już teraz delikatnie zaspoileruję, że nie wiem czy nie największy z dotychczasowych myszek, ale to sobie oczywiście jeszcze sprawdzimy w podsumowaniu. Według mnie naprawdę bardzo fajny gryzon. No tak, w dodatku na bokach są takie tu zrobione z plastiku miejsca, które mają niby zapobiegać ślizganiu, chociaż pewnie bardziej to ma uspokoić gracza, że tak to wygląda, niż faktycznie jakieś tam bardzo duże właściwości antypoślizgowe posiadać. Powiedzmy sobie także od razu o sensorze. Mamy tutaj sensor nazwany, prawda? Tak. Jest to PAF 3519, jeżeli dobrze pamiętam.
czyli markowy, no bo to już jest PixArt, więc znana marka. Nadal chyba jeden z najniższych modeli dostępnych w tego producenta, budżetowy. Także no, nie jest to no name, jednak no, warto sobie to przetestować będzie, żeby zobaczyć, czy ten sensor daje radę. Na pewno nie jest to sensor z jakiejś wysokiej półki, nadal budżetowy, no ale jeżeli ktoś jakiegokolwiek takiego czegoś się spodziewał w tych myszkach, no to mógł być trochę naiwny. No nie, no niestety takiego rozwiązania tutaj nie będziemy mieli, wysokobudżetowego w taniej myszce. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o samo DPI, no to tutaj skokowo możemy sobie ustawić DPI od 400 do 3200. A sprawdziłeś wagę? Nie sprawdziłem. To zapraszam. 90 gramów. 90 gramów, co sprawia, że nie jest to bardzo ciężka myszka, no ale też nie najlżejsza w naszym zestawieniu, to już też wiemy. Kabel w oplocie też jak dwóch poprzedników, bo jedna takowego nie miała. Słuchajcie, moim zdaniem czas po prostu pożyć te wszystkie myszki. My sobie jeszcze się trochę nimi pobawimy i no, wydać nasz werdykt, jakie wrażenia generalnie po tych myszkach za plus minus 50 zł. A tą se do domu wezmę. Tak? Masz zamienić swojego SteelSeries, ale czemu nie? Zrobiliśmy jeszcze kilka własnych testów i już możemy porównać te myszki. Ja tylko jeszcze powiem, żeby była jasność o wadze, bo tutaj były pewne rozbieżności, żebyśmy mieli podsumowanie. 145, jeżeli pamiętam, 100 około 30, jeżeli dobrze pamiętam, 65 i 90. Zgadza się, zgadza się. Czyli mamy pewną rozbieżność, najcięższa California, najlżejsze Fury. Słuchaj, kilka kategorii, żeby widzowie wiedzieli, co w jakiej kategorii dla nas jest najciekawszym wyborem i ja Ciebie pytam najpierw o design. Okej, okay. I tutaj mam zagwozdkę, bo albo California Access, albo Fury. Naprawdę bardzo podoba mi się podświetlenie w przypadku Fury i chyba na tę myszkę tutaj okay. Bym postawił. Ja tu akurat nie mam zbyt wątpliwości, mi się California podoba zdecydowanie najbardziej. Mój drogi, wygląd, czyli podświetlenie, jako oddzielna kategoria. Gdzie tu byś przyznał? Nie no, jeżeli chodzi o samo podświetlenie, to zdecydowanie Fury tutaj wygrywa i rozkłada na łopatki konkurencję. Chociaż w kwestii estetyki nadal California Access dobrze wypada, jednak ja faktycznie też może, żeby być... Chociaż to inny rodzaj myszki trochę. No trochę tak, ale najbardziej rzuca się w oczy, najbardziej gamingowa, najbardziej niech LEDowa. Niech będzie, że Fury tutaj rzeczywiście ciekawą robotę zrobiło. No dobra, do 50 zł, gdzie, jeżeli chodzi o ergonomię, byś swoje uczucia usadowił? I tutaj również nie jest odpowiedź jednoznaczna i oczywista. Jeszcze szybkie, ostatnie porównanie. Albo California Access, no, albo ten oto Crux. I chyba tutaj wyjątkowo delikatnie wygrywa Crux ze względu na tę łopatkę pod spodem, na której mogę sobie położyć kciuk, ale naprawdę ta różnica jest nieznacząca. To są naprawdę dwie myszki, które będą bardzo komfortowo leżeć w Waszych dłoniach. Słuchajcie, jako osoba, która ma mniejszą dłoń, u mnie niekoniecznie była to rywalizacja między Cruxem a California Access. Z jednej strony Crux jest wygodny faktycznie z tą podpórką, Fury też było myszką wygodną. Dam głos na Cruxa, okay, ale miałem tutaj dylemat, pozostałe myszki też wygodne. No dobrze, teraz jakby już użytkowanie, performance danej myszki i tutaj tylko jeszcze dla widzów, co obiecałem, możecie sobie chwilę posłuchać. Także słyszymy, że jeżeli chodzi w ogóle o takie zachowanie względem podkładki, no to tutaj w Fury i w Kalifornii słychać większy opór. Tak, te szmery są słyszalne faktycznie i zauważalne przede wszystkim. No dobrze, ale to jak się sprawował sensor w testach i to jak właśnie Ci się użytkowało myszki, gdzie byś swoje uczucie ulokował? Wydaje mi się, że najlepiej korzystało mi się z Kalifornii. Tak? Takie mam wrażenie. Ewentualnie też Fury mnie nie zawodził, natomiast faktycznie Kalifornia jak dla mnie była jak najbardziej okej. Okay. Ja najbardziej chyba z Cruxem tutaj. Okej. Okay. Tożsamiał, tu mi się jakoś tak najpłynniej działało, takie mam wrażenie, więc ja bym postawił na Cruxa. No dobrze, mój drogi, a gdybyś miał ostatecznie wziąć jedną ze sobą do domu, to... To wybrałbym... To jeszcze bym zapytał inną rzecz. Tak? Generalnie myszki za 50 zł. Czy opłaca się, czy się nie opłaca?
czy w ogóle zaprzątać sobie głowę? Czy mam 50 zł i muszę oszczędzać na to stówę, czy już mogę się bawić? Według mnie, jeżeli faktycznie mamy totalnie ograniczony budżet do 50 zł i wiemy, że w najbliższym czasie nie będziemy w stanie odłożyć kolejnych 50 i dołożyć, żeby kupić myszkę za stówę, no to faktycznie wtedy nie mamy wyjścia i myślę, że można bezproblemowo w taką myszkę się kierować. Ja jeszcze takie przemyślenie dodam, że ja jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem, bo jeszcze niedawno myszki do 50 zł to naprawdę można by było powiedzieć trochę, że to był złom. Dokładnie. Teraz już tak nie jest i według mnie najbardziej do życzenia pozostawia jeszcze te sensory kwestie, że no tak, to mógłby jest problematyczne. Być trochę lepszy sprzęt, ale pod względem wyglądu, ergonomii i tego co takich generalnego wrażenia, naprawdę fajnie jest. Tak, ale już teraz widzieliśmy, że nawet przy jakichś szybszych ruchach myszką ten sensor jakoś bardzo się nie gubi. A oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie jest jakiś dziwny skok w bok tej myszki. Natomiast no kiedyś, VS teraz, myszki za 50 zł to jest niebo do ziemi jednak mimo wszystko. I które niebo byś wziął ze sobą? California Access. Ja ostatecznie miałbym delikatny zgryz. Nie postawiłbym na Redragona, bardziej bym się zastanawiał w tych myszkach. I wziąłbym chyba Kruxa, bo po prostu performance najbardziej mnie przekonał, ale pozostałe też miło mnie zaskoczyły. No dobra, dawajcie znać w komentarzach, którą z tych myszek wy byście wybrali i dawajcie znać również dlaczego. I jakie przedziały cenowe następne mamy sprawdzać, w jakich produktach, a chętnie to zrobimy. Dokładnie tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnego materiału, a my się na dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się, cześć! Bye! We'll be right back.